Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w kolejnym Keto Q&A w piątek. Razem z Panem Awokado, ale on jak usiadł tydzień temu w fotelu, to jeszcze nie wstał, no ale kto bogatemu zabroni. Ale my przechodzimy do kolejnych pytań. Dziękuję Wam za to, że cały czas jesteście aktywni, pytacie, odpowiadacie, udzielacie się, to jest naprawdę mega fantastyczne. I przypominam, że w opisie filmu znajdziecie konkretne minuty, możecie sobie kliknąć, jeżeli nie chcecie słuchać mojego gadania cały czas, tylko przejść do konkretnego pytania i odpowiedzi, to tam właśnie możecie to zrobić i ja się zupełnie o to nie obrażę. No to co, zaczynamy! Mariusz do mnie napisał, zaczniemy sobie od Mariusza. Witam Joanno, mam pytanie. Jestem już 1,5 roku na keto, więc od dawna staram się włączać zdrowe węglowodany do swojej diety i nie wyrzuca mnie to z ketozy. Mam jednak pytanie odnośnie łączenia węglowodanów i tłuszczów. Bardzo dobre pytanie. Wiadomo, że nie powinno się ich łączyć w jednym posiłku, ponieważ nasz organizm ma inne ścieżki metaboliczne dla obu rodzajów paliw i gdy dostarczymy obu naraz, to nie jest to za dobre. Ale czy to samo dotyczy węglowodanów, których ilość mieści się w moim dziennym limicie? Przykładowo lubię sobie zrobić tak zwany English breakfast i do białkowo-tłuszczowej jajecznicy dorzucić całą puszkę białej lub czerwonej fasolki, która daje na przykład 11 g węgli netto. Czy to dobry pomysł, czy jednak mądrzej byłoby zjeść ją jako oddzielny posiłek nieco później? Drogi Mariuszu, dziękuję Ci za to pytanie. Rzeczywiście mówi się, że nie powinno się robić high carb i high fat, bo to połączenie węglowodanów i tłuszczów nie jest najlepsze, ale ja troszeczkę chciałabym Wam to przybliżyć, czy na pewno, czy zawsze i dlaczego. Jest taka strategia jak obniżanie ładunku glikemicznego posiłku. I jeżeli na przykład jemy sobie węglowodany, to żeby nam tak bardzo ta glukoza nie wzrastała, to możemy obniżyć ten ładunek glikemiczny, dodając tam po pierwsze błonnik, ale po drugie tłuszcze. I wtedy jakby cały posiłek ma niższy ładunek glikemiczny i właśnie zawartość tłuszczów sprawia, że jakby ta glukoza również jest wolniej uwalniana do krwiobiegu. Więc zobaczcie, że jest to strategia, która jakby stoi w sprzeczności z tym, że nie możemy high carb, high fat. Ale to nie są duże ilości. Raczej uważam, że u większości osób bardziej sprawdzi się na przykład dodanie łyżki oleju MCT, czy dodanie najlepiej tłuszczów nienasyconych do takiego węglowodanowego posiłku, a nie po prostu, wiecie, pół na pół, czy dodawanie sobie węgli do jakiejś bardzo tłustej potrawy, węgli w dużej ilości oczywiście. Także tutaj no, musimy w tym zachować umiar. I właśnie, kolejna sprawa. Raczej staramy się nie łączyć tłuszczów trans, znaczy w ogóle tłuszczów trans to staramy się nie jeść i mam nadzieję, że to wiecie, ale to oczywiście połączenie trans plus węgle to jest po prostu dno totalne, no, które się czasem nam też zdarzy i jakby to też jest okej, okay, trzeba się tylko do tego przyznać i ucieszyć z tego, że się zjadło Snickersa, bo się miało ochotę, ale jak się nie ma ochoty, to lepiej ich nie jeść. Natomiast chodzi mi też o tłuszcze nasycone, które mamy w boczku, w smalcu, w maśle, w śmietanie itd., itd. Lepiej jest zamienić je na nienasycone, jeżeli chcemy to połączyć z węglowodanami, więc to jest taka kolejna zasada. Natomiast też to wszystko zależy od objętości posiłku, no bo jak ten posiłek będzie bardzo duży i tam będzie dużo węglowodanów i dużo tłuszczów, no to rzeczywiście takie kombo może sprawić, że nasza tkanka tłuszczowa nabierze dodatkowego kolorytu, no ale jeżeli to będzie zbilansowane, no to też jakby tutaj nie powinniśmy popadać w skrajności. A propos Twojego, Mariuszu, pytania, bo jesteś zaadaptowany do keto, rozumiem, że ta fasola jedna czy druga raczej Ci nie szkodzi, lubisz to, smakuje Ci i bilansujesz sobie to w dziennej kaloryce, więc prawdopodobnie to jest ok. Warto byłoby sobie chociażby sprawdzić glikemię po posiłku, czyli zrobić taką krzywą cukrową domową, mierzymy przed, zjadamy pół godziny do godziny po posiłku i 2 godziny po posiłku, czy u Ciebie te poziomy glukozy są stabilne. Jeżeli tak i jeżeli Ci smakuje to po prostu jedzenie właśnie w ten sposób, to będzie to ok. Strategii jest naprawdę mnóstwo. Są takie strategie, żeby te węglowodany osobno właśnie wkładać na wieczór, bo wtedy one nam pomagają w lepszym śnie, trochę nas usypiają, ale znowu są strategie, że jesteśmy bardziej insulinowrażliwi z rana i jednak
jest zmiana, bo już nie białkowo-tłuszczowo, tylko właśnie kiedy ta insulinowrażliwość jest wysoka rano, to wtedy te węglowodany. I ja powiem Wam, że ja naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, że ta bądź ta strategia jest dobra, albo jedna bądź druga jest zła, bo to jest mega zależne od nas. Jeżeli mamy insulinooporność, no to ja w tym piku insulinowym, kiedy ona może jakby wyjść rzeczywiście wysoko, czyli pomiędzy mniej więcej 6 a 8 rano i też taki pik może nastąpić pomiędzy 18 a 20, ja bym raczej tam nie wkładała węglowodanów przy insulinooporności. Ale jeżeli już to mamy ogarnięte, jeżeli już jesteś długo w keto, jeżeli nie masz problemów z glikemią, to nie widzę przeszkód. To też zależy, czy tu mamy jakiś trening, bo wiadomo, że około treningowo te węglowodany będą lepiej działać. Więc jeżeli na przykład trenujesz wieczorem, a zjesz wszystkie węgle rano, no to prawdopodobnie to też nie będzie dla Ciebie optymalne. Także, no jak widzicie, strategii jest myślę tak wiele, ile tutaj nas, praktykujących keto czy low carb. Natomiast takie ogólne założenia Wam przedstawiłam i mam nadzieję, że to w jakiś sposób pomoże. Pytanie od Justyny. Asiu, od 3 miesięcy jestem na keto, czuję się super. Zauważyłam jedną rzecz, budząc się rano mam opuchnięte palce. Mija to po maksymalnie 2 godzinach od wstania. Czy to normalne, co mogę z tym zrobić? Droga Justyno, standardowo, i to myślę, że wiele osób potwierdzi, różne opuchlizny, odkładanie się wody w organizmie nam na keto totalnie przechodzi i nie ma z tym problemu. Natomiast rzeczywiście taka opuchlizna może się zdarzyć. Piszesz, że jesteś 3 miesiące na keto. Być może, jeżeli nie jesteś jeszcze w pełni zaadaptowana, to pojawiły się tutaj pewne niedobory. I głównie mówię o niedoborach elektrolitów, bo to właśnie one są często odpowiedzialne za jakieś takie opuchlizny, szczególnie nocne, chociaż nie tylko. Więc na pewno polecam Ci wypróbować zwiększenie magnezu i potasu. Kolejna sprawa to jest też nierównowaga właśnie sodu i potasu, bo nieraz po prostu ktoś mówi, że ale ja suplementuję elektrolity, bo jem dużo soli. Okej, tylko że jeżeli właśnie masz dużo sodu, a za mało potasu, to będzie to działało na Twoją niekorzyść. Niektóre źródła podają, że ten stosunek sodu do potasu to powinno być 1:1. Więc znowu, nawet jeżeli masz dużo soli w diecie, to tym bardziej zwiększ ilość potasu i zobacz, po prostu optymalizuj to. Możesz sobie też zmierzyć potas we krwi, on tam powinien wynosić na pewno poniżej 4-6. To jest taki według mnie dobry poziom, nie niżej. Także to też jest ważne. No i oczywiście opuchlizna, czyli odkładanie się wody w organizmie, może świadczyć o stanach zapalnych, może się świadczyć o jakichś alergiach pokarmowych, które sprawiają, że nabieramy wody, o nieszczelności jelit. No więc tutaj znowu, jeżeli jakby to nie będzie problem elektrolitów, który myślę, że jest najczęstszy, no to trzeba szukać dalej, bo być może jest coś więcej po prostu, co należy zaadresować i wtedy też ten problem się rozwiąże. I mamy pytanie od Oli, które jest właśnie bardzo podobne. Dlaczego puchnę na keto? Głównie na buzi. Akurat u Oli jest to twarz. I teraz droga Olu, nie wiem jak długo jesteś na keto, bo w ogóle taka opuchlizna na twarzy może się pojawić na początku ketoadaptacji i niektórzy jakby wiążą to z tymi symptomami tak zwanej ketogrypy. Na pewno elektrolity, czyli to, co mówiłam w poprzednim pytaniu, jak najbardziej też Ciebie będzie dotyczyło. I też warto zwrócić uwagę, albo być może wypróbować na przykład przez miesiąc suplementację albo jakiegoś dobrego B-kompleksu, albo po prostu witaminy B1. Bo nieraz niedobory właśnie witaminy B1 też wpływają na te opuchlizny. Ale tutaj no, zazwyczaj bardziej chyba kostek. Chociaż być może no, u Ciebie to jest kwestia twarzy, to też należałoby po prostu indywidualnie sprawdzić. Kolejne pytanie jest od Emilii. W filmie jak zwykle bardzo dużo przydatnych informacji. Bardzo Ci dziękuję, Emilio. Mam 2 pytania. Czy zmielone siemielniane będzie dobre do upieczenia chleba? Pytam w kontekście dużej ilości omega-3. To najpierw odpowiem na to pytanie. Rzeczywiście omega-3 są dość niestabilne. Natomiast tak jak już kilkukrotnie Wam mówiłam, ja sama korzystam m.in. z siemienia lnianego do wypieków czy z mąki migdałowej. Tam rzeczywiście są te kwasy omega-3. Jeżeli siemię lniane zmielisz zaraz przed przyrządzeniem, to na pewno jest to lepsza opcja. Jeżeli nie zmielisz go tak w całości, tylko będzie tam też jakby pełne ziarna siemienia lnianego, to też jest dość bezpieczna opcja. Natomiast badania tych produktów właśnie z pełnego ziarna, z pełnych nasion, które jakby
podlegały obróbce termicznej, pokazują, że wcale niekoniecznie tam się dzieją aż tak złe rzeczy, jak przeciwnicy smażenia, pieczenia i w ogóle poddawania obróbce termicznej, chociażby siemienia lnianego, twierdzą. Więc ja tutaj jestem raczej ostrożna i myślę, że jakby też nie ma co w żadną stronę przesadzać. Można też dodać jakieś składniki, które będą jakby niwelować i działać przeciwzapalnie. I na przykład w jadłospisie do mojego najnowszego kursu Schudnij na Keto przygotowałam dla Was taki chleb błonnikowy, bo ten błonnik jest bardzo ważny pod kątem redukcji, który właśnie składa się z siemienia lnianego i tam między innymi dodałam oregano, bo oregano jest to taka przyprawa, która ma działanie przeciwzapalne, więc po prostu jak w jakiś sposób, nawet jeżeli by coś tam się działo, no to będziemy mieć też to działanie przeciwzapalne, które będzie po prostu w tej przyprawie. Także można sobie to w ten sposób po prostu wspomagać. No i oczywiście temperatura jest ważna, czyli być może lepiej taki chleb piec w 160 stopniach, a nie na przykład w 200. No i takie tego typu tematy. Natomiast ja bym jakoś nie demonizowała tematu utleniania się pod wpływem temperatury tych kwasów omega-3. Bo nie jest to aż tak ważne. Moim zdaniem ważniejsze zdecydowanie jest na przykład trzymanie oleju lnianego czy innych olejów z omega-3 w lodówce, bo tutaj to utlenianie bardzo łatwo rzeczywiście zachodzi, więc zazwyczaj nasiona jednak stanowią taką trochę też ochronę dla tych wartości odżywczych, które w sobie zawierają. Jakie białko jest lepsze, z grochu czy z konopi? Zastanawiałam się nad konopnym, ale widziałam, że to z grochu ma o wiele więcej na przykład lizyny. Tak, białko grochu ma więcej lizyny, natomiast uważam, że to i to jest dobre i warto byłoby w ogóle, jeżeli możesz sobie na przykład je połączyć i stosować wymiennie. Zarówno białko grochu, jak i białko konopne mają wszystkie 9 niezbędnych nam aminokwasów, z tym, że w różnych proporcjach. Jedno ma więcej jednych, drugie ma więcej drugich. Więcej lizyny jest rzeczywiście w białku z grochu i też białko z grochu to jest około, w nim jest w suchej masie około 90% białka, więc więcej niż w białku konopnym, bo w białku konopnym jest go około 75%. Tam też znajdą się węglowodany i znajdą się tłuszcze w większej ilości. Więc to zależy, jeżeli chcesz jakby zwiększyć maksymalnie w białku ilość białka, no to wybierz białko grochu. Natomiast z kolei na przykład właśnie w konopiach mamy więcej błonnika, który też jest ważny. Także tutaj, jeżeli chodzi o wartości odżywcze, to jest ich bardzo, bardzo dużo w białku konopnym, ale w białku grochu też jest ich sporo. Także mówię, tutaj moim zdaniem, jeżeli zależy Ci na czystym jakby białku i ilości aminokwasów, to rzeczywiście białko grochu ma ich więcej, ale ja stosuję, w sumie ja częściej stosuję konopne, bo jednak i tak jakby korzystam z tych aminokwasów wszystkich, które znajdują się raczej w produktach odzwierzęcych, no ale białko grochu też będzie jak najbardziej okej. Kolejne pytanie od Anny. Cześć, powiedz, jak poradzić sobie z chorobą na keto, na przykład przeziębieniem. Lekarz przeważnie przepisuje leki, które zawierają cukier i po tygodniu leczenia w keto już podejrzewam, że nie będziemy. Domyślam się, że wyleczyć się trzeba, a później znowu pracować nad tym, aby do ketozy wrócić. Jesteś super. Dziękuję, Aniu. Droga Aniu i reszto. To w sumie pytanie jest o Danii, ale już wiele osób mnie o to pytało. Po pierwsze, jeżeli mówimy o przeziębieniu, to ja Wam nie polecam stosowania tych różnych, nie będę wymieniać nazw, leków bądź suplementów, bądź jakichś innych jeszcze rzeczy, które możemy nawet kupić bez recepty w aptece. Bo tak jak to nasze babcie mówiły, nieleczony katar trwa 7 dni, a leczony tydzień. Więc jeżeli mowa po prostu o jakimś lekkim przeziębieniu, to ja bym raczej stosowała jakieś naturalne metody, zwiększyła dawki witaminy C, na przykład bardzo fajnie acerola czy dzika róża, jakby takie sproszkowane tutaj będą działać i po prostu często małe dawki aż do wysycenia organizmu, to na pewno nam pomoże. Ja osobiście przy takich, jak coś się u nas dzieje, to stosuję echinacea i olejek oregano. To są rzeczy, które z ketozy nie wyrzucą, a moim zdaniem działają dużo więcej dobrego i wesprzą nasz układ odpornościowy niż jakieś apteczne
zamienniki, wspieracze z dużą ilością cukru. Także to po pierwsze. Natomiast druga sprawa jest taka, że jeżeli rzeczywiście no, jakaś jest poważniejsza choroba i trzeba, nie wiem, idziemy do lekarza, to możemy lekarza zapytać i poprosić. Nie zawsze on ma wiedzę, ale często jakby może sprawdzić skład i być może po prostu przepisać nam coś innego, co tego cukru zawierać nie będzie. To jest jedno. Drugie to też ilość jakby tego cukru, no bo jeżeli już jesteśmy w ketozie i jesteśmy do niej zaadaptowani, to nawet jeżeli w tym leku czy w tym suplemencie będzie jakaś tam ilość tego cukru prostego, to nie powinno nas to wybić z ketozy, więc to jest kolejna sprawa. No a już ostatnia, jeżeli rzeczywiście jesteśmy chorzy, musimy sięgnąć po jakieś specyfiki, które nas z tej ketozy wyrzucą, no to to też nie jest tragedia, bo po prostu tak jak zresztą tutaj napisała Ania, no po prostu do niej wrócimy, tak? I czy zastosujemy post, czy zastosujemy makroadaptacyjne, zresztą często jak jesteśmy chorzy, to nie chce nam się jeść, więc automatycznie pościmy, więc tak naprawdę wchodzimy w stan ketozy, także o tym też warto pamiętać. Nasz organizm naprawdę ma fantastyczne mechanizmy obronne i lepiej jest wspierać, jakby tak powiedziałabym, oddolnie tą i naturalnie tą odporność, niż po prostu sobie przyklejać plasterki, a tam pod spodem dalej jest rana, to tak mówiąc obrazowo. No, także być może, nie wiem, jakoś jak się pojawi znowu sezon taki jesienno-zimowy, coś o odporności więcej będę mówić, chociaż jeden film o odporności, o jej wzmacnianiu też już jest, więc też polecam Wam po prostu działać profilaktycznie. Ostatnio mój syn przyniósł katar, bo teraz też taki sezon wiosenny i jakieś tam po prostu biegał sobie, a już się zrobiło chłodno. No i postawiliśmy bańki w weekend i też fantastycznie mu to pomogło. Także naprawdę korzystajmy też z tych starych, sprawdzonych metod, które naprawdę też działają, na przykład syrop z cebuli i tego typu rzeczy, to też jest fajna sprawa. Kolejne pytanie. Cześć. Mam insulinooporność, PCOS i niedoczynność tarczycy. W lutym robiłam 17 dni postu Dąbrowskiej, po czym zaczęłam ketoadaptację. Obecnie jestem już po adaptacji, zgubiłam 9 kg, potem jeszcze 2 i mniej więcej tak się trzyma, dalej jestem na redukcji. W czerwcu ruszam na prawie 2-tygodniową wędrówkę po górach. Zauważyłam ostatnio podczas wchodzenia na Pilsko, że dość słabo u mnie z kondycją. Wcześniej nie miałam takich problemów, staram się ruszać, ale mam wrażenie, jakby mój organizm nie do końca nauczył się korzystać z ciał ketonowych jako energii. Mam pytanie, jakąś radę, jak to zasilać w czasie wędrówki? Czy olej MCT działa energetyzująco jak węgle? Czy można włączać węglowodany? Jak to robić najrozsądniej? Olga, pozdrawiam serdecznie. Droga Olgo, napisałaś ważną rzecz, że jesteś cały czas na redukcji. Więc jeżeli jesteś na redukcji i nie wiem jakby jak dużo zredukujesz kalorykę, no to być może, że właśnie dlatego jesteś osłabiona. Bo jeżeli bardzo dużo mamy niedobory kaloryczne, no to to poskutkuje w pewnym momencie tym, że jesteśmy osłabieni. Zazwyczaj jak chudniemy, jak redukujemy, to to nie jest moment, kiedy czujemy się jakby najlepiej, tak? Także to jest jedna sprawa. Kolejna rzecz to jeżeli robiłaś post Dąbrowskiej, to być może masz, bo to się niestety często pojawia, niedobory różnego rodzaju pokarmowe i ja zawsze polecam, jeżeli robimy posty Dąbrowskiej, to wprowadzić później po prostu suplementację, żeby najpierw to wszystko uzupełnić. Sama ketoza niekoniecznie nam tutaj rozwiąże właśnie ten problem niedoborów. No a jak są niedobory, to właśnie jest osłabione samopoczucie i mniej energii. Jeżeli chodzi o to już jak się zasilać i pytasz tutaj o MCT, MCT nie działa tak samo jak węgle, no bo nie dostarczy nam glukozy, ale jest takim bezpośrednim paliwem, jeżeli chodzi o ciała ketonowe. Więc jeżeli rzeczywiście jesteś w ketozie, jesteś zaadaptowana, potrafisz korzystać z ciał ketonowych jako źródła energii, to powinnaś jakby móc tak samo fajnie korzystać z MCT. Natomiast ja bym to połączyła, czyli na przykład połączyła MCT z węglowodanami, jeżeli tutaj już masz uregulowaną glikemię i nie masz jakichś problemów ze skokami cukru, to rzeczywiście te węglowodany na takich wędrówkach się sprawdzą. Fajnym połączeniem zarówno białek, jak i tłuszczów, jak i węglowodanów są orzechy i możemy taką przekąskę z orzechów po prostu ze sobą też zabrać, albo po prostu kremy orzechowe. One mają bardzo dużo kalorii, ale właśnie są fajne, energetyczne i będą też fajną przekąską, taką bardziej ketogeniczną. Więc tutaj no, tych strategii jest dużo. Niektórzy rzeczywiście lepiej się czują, jak zjedzą więcej węgli i na przykład wychodząc w góry biorą ze sobą banana i nawet ich to z tej ketozy nie wyrzuca, ale inna osoba po zjedzeniu tego banana po prostu będzie się czuła przeciążona, będzie się czuła, że ma spowolnione trawienie, więc
jeżeli zaczynasz jakby tutaj z aktywnością, z keto, to po prostu sprawdź, która strategia jest dla Ciebie najlepsza. Zazwyczaj im dłużej jesteśmy w ketozie, tym więcej węglowodanów możemy przyjąć i się dobrze na tym czujemy, jeżeli mamy dużą aktywność. Natomiast w początkowych etapach lepiej rzeczywiście polegać na takich bardziej zbilansowanych posiłkach, które też będą miały odpowiednią ilość właśnie tych ciał ketonowych, odpowiednią ilość tłuszczu, czyli na przykład MCT. Można też się zasilać egzogennymi ciałami ketonowymi typu BHB, które też nam bezpośrednio dodają energii, ale tutaj polecam, a nawet bardzo namawiam na to, żeby najpierw przeprowadzić adaptację do BHB, bo może się to skończyć biegunką tłuszczową, jeżeli tego nie zrobimy wcześniej, no a nie polecam naprawdę nikomu biegunki tłuszczowej w górach. Ja raz poszłam dawno temu w góry i dostałam tam okres i to też nie było fajne, a co dopiero biegunka tłuszczowa. Także no, rozsądnie do tego podejdźmy i do wszystkiego się trzeba przygotować. Kolejne pytanie. Od 4 miesięcy jestem w ketozie i stosuję post przerywany ADF. Jeden dzień jedzenia, następny dzień post i tak na przemian. Prosiłbym o opinię, czy taki protokół żywienia jest zdrowy. Czuję się świetnie, ale nie chciałbym w dłuższej perspektywie czasu sobie zaszkodzić. Dziękuję z góry za opinię. ADF jest tematem jednego z moich filmów Keto Wtorku, który nagrałam jakiś czas temu, więc do tego też polecam sobie przejść. Natomiast to jest bardzo indywidualna kwestia. Przypuszczam, że jesteś mężczyzną, bo piszesz w męskiej formie, nie wiem, więc zazwyczaj u mężczyzn takie poszczenie jest bezpieczniejsze niż u kobiet, szczególnie u kobiet, które mają jakieś tam problemy hormonalne. Natomiast pamiętajmy o tym, że ADF i inne posty okresowe, intermittent fasting i tak dalej, i tak dalej, polega na tym, żeby jeść, nie jeść tą samą ilość kalorii, czyli jakby no, wsadzać w jakieś tam okno żywieniowe, wsadzać w jakieś tam ramy tą samą ilość kalorii, którą byśmy zjedli przez cały ten czas. Czyli jeżeli robisz ADF na tej zasadzie, że powiedzmy, twoje zapotrzebowanie kaloryczne to jest, nie wiem, 2000 kilokalorii strzelam, i w poniedziałek jesz 2000 kilokalorii, we wtorek nie jesz nic, w środę jesz 2000 kilokalorii, w czwartek nie jesz nic, no to suma summarum to będzie mniej więcej 50% Twojego zapotrzebowania dostarczanego na co dzień. To nie będzie dobre na dłuższą metę, bo to po prostu sprawi, że Twój metabolizm spowolni, wszystko spowolni i w ogóle będziesz się gorzej czuć i w ogóle będzie kicha. Natomiast jeżeli Twoje zapotrzebowanie to jest te 2000 kalorii i Ty w poniedziałek jesz 4, we wtorek 0, w środę 4, tu 0, to jakby nie powinno to tak naprawdę niczego złego sprawić, a jeżeli nawet masz jednak lekki deficyt kaloryczny, ale nie jest to deficyt w postaci 50%, tylko na przykład 20% i jeszcze na przykład dodatkowo potrzebujesz schudnąć, to już w ogóle powinno to być wszystko w porządku. Posty są dobre, czy jakby ciągle te 24 czy nawet pewnie 36 godzin niejedzenia co drugi dzień, czy jest to rzeczywiście konieczne? No nie zawsze i nie u każdego, ale wiem, że u niektórych osób się to sprawdza i się z tym dobrze czują, także no warto też po prostu po jakimś czasie zrobić sobie badania jakieś chociaż podstawowe, sprawdzić te wszystkie parametry, no i pamiętać właśnie o tym, że ta jakby kaloryczność jest ważna i też gęstość kaloryczna tych posiłków, żeby tam po prostu było odpowiednio dużo składników mineralnych. I ostatnie pytanie od Małgorzaty. Pani Joanno, a jakie Pani spożywa tłuszcze? Co sądzi Pani o oleju z czarnuszki? Pani Małgorzato, trafiła Pani po prostu kosa na kamień, bo olej z czarnuszki to jest ten olej, którego ja nie lubię. W sensie mi nie smakuje, odbija mi się nim. Jakby w porównaniu olej i tran rybi, z którym wiele osób ma problem, to dla mnie jakby tran rybi jest ok i nawet jest powiedzmy na 7, a olej z czarnuszki jest na minus 7. Więc akurat olej z czarnuszki jest fantastyczny, zdrowy, polecam. Oczywiście, jeżeli go trzymamy w lodówce, ja go nie jestem w stanie pić. Chociaż ostatnio miałam taki konopny 50/50 z czarnuszką, no i czasem sobie tam, wiecie, łyka wezmę, ale nie jest to coś, co lubię. Dlatego na przykład jem nasiona czarnuszki, na przykład z awokado, je uwielbiam. To już inna sprawa. Ale jakie ja spożywam tłuszcze? Na pewno, no ja teraz w tym momencie to w ogóle jestem w ciąży, więc też jakby troszeczkę mi się to makro zmieniło i też te tłuszcze też mi się troszeczkę zmieniły, ale nie jakoś bardzo diametralnie. Na pewno staram się spożywać zarówno tłuszcze nasycone, jak i nienasycone i to jest bardzo ważne. I jeżeli chodzi o nienasycone, może od nich sobie zacznijmy, to ja systematycznie suplementuję tran, a jeszcze bardziej tego pilnuję teraz, jak jestem w ciąży i to jest mega, mega ważne. Więc dobre kwasy omega-3 rybie są super.
Olej lniany, czyli te kwasy omega-3, ale roślinne, też są bardzo fajne i ja też mam olej lniany, który również suplementuję. MCT ja cały czas jakby stosuję, teraz już może w mniejszej ilości i wciąż nie aż tak dużo jak wcześniej, natomiast on też jest fantastycznym źródłem tłuszczu, nie działa tak samo jak nasycone, jest takim natychmiastowym źródłem energii i ma też właściwości przeciwzapalne, no i jest bezsmakowy, więc można go dodać do wielu potraw i nam nie zmienia smaku ich. Także ten olej MCT też się u mnie pojawia, na pewno olej z awokado, jeżeli mówimy już o takie same jakby czyste oleje, chociaż jakby pamiętajmy, że też warto jeść produkty, które te tłuszcze mają naturalnie, czyli nie tylko olej z awokado, ale całe awokado, które oprócz tego tłuszczu będzie też miało błonnik i inne wartości odżywcze. No to oczywiście, tak samo oliwa z oliwek, którą bardzo często, bardzo lubię i ją też często dodaję do różnego rodzaju sałatek, no jest fantastyczna, ale staram się też na przykład jeść oliwki. Smażę zazwyczaj no, też na oleju z awokado, na maśle klarowanym, na oleju kokosowym, na smalcu gęsi, ewentualnie takie rzeczy jakieś mięsne, natomiast jakoś bardzo tych tłuszczów nasyconych też nie nadużywam. Czy jeszcze jakieś oleje stosuję? A, no właśnie, jeżeli chodzi jeszcze o takie, które po prostu mam w lodówce i zamiennie gdzieś tam sobie stosuję, czy dodaję do jakichś dressingów, czy po prostu traktuję jako suplement i wypijam z łyżki, bo ja tak często robię, to na pewno fantastyczne działanie przeciwzapalne, ogórecznik i rokitnik. Ja je tak trochę zazwyczaj stosuję zamiennie, albo ten, albo ten. One mają kwas GLA, który fantastycznie działa właśnie przeciwzapalnie, mimo że jest omegą 6, czyli tą niby prozapalną i mega właściwości antyoksydacyjne, także te na pewno Wam polecam. Korzystam też z oleju konopnego. No to chyba takie główne te tłuszcze, które stosuję. Także staram się po prostu dbać o to, żeby były tam nie tylko nasycone, ale też nienasycone, żeby zawsze było na pewno DHA, EPA, bo uważam, że ono jest mega ważne zarówno dla nie tylko dla kobiet w ciąży, ale dla każdego. I też właśnie o to, żeby jakby był odpowiedni stosunek tych prozapalnych i przeciwzapalnych. To znaczy, żeby jakby cały czas jednak działać przeciwzapalnie, jeżeli chodzi o nasz organizm. Dobrze, moi drodzy, to chyba tyle, jeżeli chodzi o pytania i odpowiedzi. Wciąż jeszcze jest ich trochę, ale oczywiście zachęcam Was do zadawania kolejnych. Zapraszam też do subskrybowania kanału, bo jak już pytacie, to ja Wam odpowiadam i chcę, żeby ta odpowiedź do Was dotarła, więc najlepiej też naciśnijcie na dole dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o konkretnych kolejnych filmach. Pozdrawiam Was ciepło, dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!